Siemano widzowie, witam bardzo serdecznie, kolejny odcinek na moim kanale, ja jestem Szczypson, a dzisiaj czeka nas potężna inwestycja na Kidowisach, ponieważ, tak jak wam powiedziałem w poprzednim odcinku, szykuję się do tego, żeby otworzyć galerię sztuki. Jak wiecie, Magik wyruszył z Kidowic i właśnie jest w podróży i próbuje zdobyć dla nas obrazy. Przybył już z jednym obrazem, co nam w poprzednim odcinku pokazał, co prawda nie osobiście, tylko zostawił mi list, ale jest faktycznie obraz, który mamy, prawda, zabezpieczony, czyli ja ten obraz mam go tutaj. I mamy faktycznie obraz, który jest zabezpieczony. On jest oczywiście w banku, więc tam byśmy musieli do niego pójść, ale wiecie, jak wygląda ten obraz. Jest to dama z łasiczką, dama z gronostajem, tak to się jakoś tam nazywa. Wiecie, o co chodzi w każdym razie. Na samym starcie, widzowie, zanim przejdziemy do tego, co mamy dzisiaj do zrobienia, ponieważ jestem umówiony z burmistrzem miasta Kidowice na rozmowę, żeby właśnie dogadać cały biznes związany właśnie z postawieniem muzeum. No bo wiecie, miasto Kidowice jest jak po prostu prawdziwe miasto. Tutaj jest, prawda, głowa, która musi zdecydować, musi podjąć decyzję i tak dalej. Dzięki temu to wszystko funkcjonuje, że mamy po prostu jasno ustalone, że tak powiem, pozycje biznesowe, tak można by też powiedzieć. I tak samo mam nadzieję, że mamy ustawioną pozycję dotyczącą tego, że ja jestem twórcą, wy jesteście widzami i powinniście subskrybować mój kanał, dlatego w tym momencie jesteśmy przed wielkim, może nie wielkim, ale przed po prostu moim banerem, gdzie widzicie moje kanały. Szczypson plus 128 tysięcy i zbliżamy się do 129, więc subskrybuj, widzu, koniecznie. Szczypson, zbliżamy się do 260 tysięcy subskrypcji, więc subskrybuj koniecznie. No i na Instagramie Szczypson też oczywiście mamy 75 tysięcy, no tam się co prawda do 76 tysięcy nie zbliżamy, ale możemy, więc jak wbijecie i zostawicie obserwację, to może się uda. No i oczywiście najważniejsze, widzowie, wbijajcie na serwer kidowice.pl, tam bardzo fajne tryby, na których możecie sobie pograć, a już dzisiaj jestem umówiony z Dawidem na nagrywanie bardzo fajnego odcinka, w którym otworzymy 100 mystery boxów i to będzie naprawdę potężny pojedynek. Jak chcecie zobaczyć, o co dokładnie chodzi, wbijajcie na mój kanał Szczypson, ponieważ tam niebawem odcinek właśnie z otwierania tych mystery boxów, więc albo nawet... Nie, jak ja to wam mówię, to już ten odcinek jest, więc musicie wbić na kanał, ponieważ ten odcinek już jest. Więc musicie tam wbić. Dobra, słuchajcie, ja powoli się zbieram, ponieważ muszę pójść do Davesona, prawda, do niego, do ratusza. Tam jestem z nim umówiony na rozmowę i sobie myślę teraz, co ja powinienem mieć ze sobą, żeby, prawda, przeszło to, co ja chcę zrobić. No i teraz tak, przede wszystkim potrzebujemy na pewno pieniądze. Tak to jest, widzowie, że w tym świecie ważne są pieniądze. Posiadamy 1000 kitcoinów, to nie jest wynik górnolotny, że tak to ujmę, i na pewno przydałoby się mieć troszkę więcej. Dlatego w tym momencie szybko schodzę sobie tutaj na dół, do miejsca, w którym mam swoją fabrykę ametystu. Czekajcie, to jest tam niżej. Musimy zebrać sobie trochę ametystu, żeby zarobić pieniążki, tak żeby, wiecie, jeszcze wzbogacić się o prawdopodobnie jakieś 300 kitcoinów, dzięki czemu będziemy mieli 1300 kitcoinów, co da nam taką, no, da nam jakiś, że tak powiem, możliwość negocjacji. Nie wiem, ile będzie trzeba się negocjować. Zdejmiemy creeper. Dobra, nie wybuchnął. Uwaga, strzelam do niego. Leżysz, dobra, albo się przynajmniej palisz. Dobra, jesteśmy w tym miejscu i teraz tak, to chyba było tu. Tak, to było tutaj, dobra. Zawsze mi się myli to. No i patrz, jak to pięknie rośnie. No nie wiem, ja tutaj za każdy raz, jak tu przychodzę, to jestem szczęśliwszy, niż byłem, jak tu nie przychodziłem. No serio, po prostu tu się to po prostu z każdym ruchem kilofa, ja wiem, że ja zarabiam pieniądz, a to jest bardzo ważne, widzowie, żeby tutaj, prawda, na tych Kidowicach być bogatszym, a nie biedniejszym, bo to wiecie, jak jest bogatszy, to podejmuje, prawda, tutaj ryzyko życiowe, ale przy okazji zarabia sobie bardzo dobrze i może robić bardzo fajne rzeczy i o to nam oczywiście chodzi. Dobra, zbieramy to, zbieramy tutaj z góry jeszcze. Najgorsze jest to, że ja sobie za każdy raz, jak tu jestem prawie, to niszczę sobie ten bloczek i będę musiał poznajdywać jakieś nowe miejsca, gdzie znowu ametyst rośnie, żeby sobie znowu to przystosować, bo na ametyście bardzo dobrze mi się zarabia, ale niestety jest to bardzo ryzykowne na zasadzie, że to się może zniszczyć i wtedy mamy lipę. Dobra, wyjdźmy piętro wyżej i zbierzmy jeszcze resztę, która tutaj została i w ten sposób będziemy mieli, no, jakieś 300 kitcoinów na plus, tak mi się wydaje, no chyba nie więcej. Aczkolwiek przydałoby się znowu wzbogacić jakoś porządnie, bo póki co, widzowie, to ja wydaję tylko pieniądze tutaj na jakieś albo obrazy, albo na inne takie rzeczy. No wiadomo, można sobie inwestować, trzeba z głową, ale no ja tutaj troszkę poleciałem po bandzie ostatnio i troszkę się wystrzeliłem z kaski na Kidowicach. Ej, co jest? Nie mogę tego zabrać. A, bo nie ma miejsca w ekwipunku! Co to jest? A to są kartki z odcinka u Dave'a. To nie, to już stare, to już nie potrzebujemy tego. Niech to sobie tu zostanie w takim razie, tu już odrasta. No weźmy to, patrzcie, tego jest tak dużo, że mi się to nie mieści w ekwipunku. No to jest jeszcze, jak ja mam fortunkę na kilofie, to już w ogóle się to super zbiera. Dobra, tu, okej, okay. Już nie ma miejsca. Dobra, zamiast liści i zamiast czego jeszcze moglibyśmy to zrobić? Papier, no, papier nam się przyda nawet. Ale dobra, wyrzućmy go, w papieru zdobędziemy sobie papier jeszcze. Dobra, tu na górze i teraz i tu jeszcze chyba ostatni. I w ten sposób mamy już chyba wszystko, możemy zejść na dół, zebrać sobie resztę. Dobra, mamy zebrane, możemy lecieć i się, że tak powiem, zmywać. Dobra, zróbmy tak, pyk. Widzicie, jak to zrobiłem? Elegancko, że sobie wyrzuciłem kilof. No,
ja się znam na rzeczy. Dobra, idziemy sobie to szybko zamienić. Ten creeper tutaj upadł, więc fajnie, bo już nie wybuchnie. Nie wiem, czy ktokolwiek wie o tym, że ja tutaj mam taką fabrykę tego ametystu, szczerze mówiąc. To jest tak dobrze ukryte, że to jest w ogóle pod domkiem Dave'a, ale on chyba nigdy się o tym nie dowiedział. Więc bardzo dobrze, bo jeszcze by mi to zabrał, jeszcze by mi to zniszczył, a tak to nawet sobie nie zdaję sprawy z tego, że ja teraz idę do niego z pieniędzmi, które zarobiłem pod jego chatą i wiecie, jest dobrze. Dobra, wylądujmy sobie tutaj. O, szybko zalecieliśmy do naszego, prawda, kochanego kit sklepu. Kocham tu wchodzić, widzowie. No to jest jednak miejsce, w którym ja się czuję jak ryba w wodzie. Dobra, tu. O, dzień dobry, panie villagerze, co my tutaj kupujemy dzisiaj? Dobra, i zamieniamy to. I teraz tak, trzeba klikać. Trzeba bardzo szybko klikać, bo jest tego bardzo dużo. Co? Tylko 200 kitcoinów na plus? Nie, te ceny jakoś chyba zmalały, bo mi się coś wydaje, że to, że ja myślałem, że będę miał 300 na plus. No dobra, no trudno, jak tak trzeba, to tak trzeba. Dobra, zamieńmy sobie to całkowicie, ile się da na srebrne. Dobra, i mamy w tym momencie 1200 kitcoinów jakoś. No dobra, nie jest to dużo, ale mam nadzieję, że nam to starczy, więc idźmy do Dave'a, zobaczymy, jak będziemy musieli się targować. Ja ogólnie mam plan, widzowie, mam plan. Chcę zrobić ten... Oba, uderzyłem sobie w ścianę. Chcę zrobić to muzeum w tym miejscu. Tutaj myślę, że widzę to tak. Tutaj robimy ścieżkę do boku, ona sobie tutaj będzie iść tędy i tu robimy kolejną taką, albo taką szeroką ścieżkę można było zrobić. O kurcze, to też by było dobre, tylko jak tutaj zrobić stąd, albo tu zrobimy, tu zrobimy ścieżkę do boku, coś takiego, tu sobie ona skręci i tu będzie znowu iść taka szeroka ścieżka, jak jest tam w tym miejscu, patrzcie, tutaj, widzicie, ta szeroka ścieżka, uwaga, wyląduje tu, ta, coś tego typu, taka szeroka ścieżka, żeby to było, wiecie, o co chodzi, bo ta szeroka ma swój klimat fajny i zrobimy tutaj tak, żeby tutaj sobie szła szeroka ścieżka i na lewo tutaj w tym miejscu widzę, jak stoi sobie właśnie muzeum, no ale jeszcze będzie trzeba to muzeum wybudować, ale najpierw potrzebujemy pozwolenia na to, żeby w ogóle zacząć. Ja w poprzednim odcinku, widzowie, leciałem, żeby zdobyć piasek i zdobyłem tego piasku trochę, więc jesteśmy na plus i możemy ten piasek wykorzystać, więc na pewno sobie dzisiaj już coś pobudujemy, jeżeli uda nam się oczywiście dogadać z burmistrzem, mam nadzieję, że tak. Dobra, wylądujmy tutaj, jesteśmy pod ratuszem, bo widzę, że on tam już jest. Dobra, idziemy. Dobra, widzowie, mam nadzieję, że się uda. Mam nadzieję, że się uda i że dobijemy, prawda, targu, ale to jest... O, on sobie siedzi na balkonie elegancko. Dobra, idziemy tu. Halo, panie burmistrzu! A, dzień dobry, no dłużej się nie dało tutaj wlec, co? Przepraszam, ale byliśmy umówieni na godzinę... Na którą byliśmy umówieni godzinę? Na 19. No to jestem przed czasem, bo jest 13. Dobra, ty mi tutaj tym telefonem tak nie fikaj, bo to wiesz, że nie o to chodziło, kolego. Dobrze, wiem, przepraszam za spóźnienie. W każdym razie potrzebuję na rozmowę, ale o tym może pogadajmy przy stole, jak biznesmeni, prawda, a nie tak na balkonie. Okej, rozumiem, no niektórzy tutaj mają taki, dobra, proszę bardzo, proszę siadać, no. Dziś jestem sam, bo poprzednim razem jak byłem z tym tutaj takim innym, to on pierdział w stołek i nie zachowywał się tak, jak należy, więc dziś jestem sam. Widziałem z tego krótką publikację na twoim kanale, ale bardzo mi się spodobała. No, ja też się uśmiałem. Dobra, w każdym razie, przychodzę, ponieważ mam pomysł na kolejny biznes i potrzebuję, prawda, dostać pozwolenie na budowę nowego budynku, który będzie... Czekaj. Tak. Jaki kolejny biznes? No biznes dla dobra oczywiście naszej wioski Kidowice. Człowieku, przed chwilą żeś otworzył bank. No. No to może, no to tak spokojniej, bo tutaj wiesz, no to... Ale to będzie bardzo fajne. Niektórzy nie mają żadnego biznesu, a ty już co, kolejny? Tu masz. Ale to nie moja wina, że niektórzy nie mają. No ale twoja wina, że żeś tutaj wszystkie rozumy chcesz zjeść, no. Nie, ale ja już tłumaczę, jaki to jest biznes, bo idealnie właśnie możemy z tej strony popatrzeć. Widzimy ten bank, za tym bankiem jest bardzo duża polana, która jest idealnym miejscem do wykorzystania. I w ten sposób nie będę niszczyć to komuś... To żyzna gleba, żyzna. Żyzna gleba, tak. W ten sposób będą to biznesy troszkę połączone z bankiem, ponieważ to będzie to troszkę podobnie wyglądało, budynek, bo on też będzie taki troszkę poważny, tak sobie to wyobrażam. I będzie to budynek, w którym będzie sztuka. Sztuka? Jak sztuka? Sztuka, obrazy będą. Jaka sztuka? Obrazy. Obrazy różne obrazy, na przykład, nie wiem, czy pamiętasz, ostatnio rysowaliście takie obrazy. I ty to chciałeś kupić, rozumiem. Czyli ty to chciałeś kupić po taniości, nie mówiąc po co ci to, a teraz biznes tym otwierasz i chcesz na tym zarabiać. I nam to po taniości odkupiłeś, a teraz to będziesz zarabiać na tym, tak? Bardzo brutalnie to pan powiedział. No, chyba prawdziwie. Prawda boli w oczy, co? Jak ktoś mówi, prawda w oczy kole, no ale też, wie, że tak powiem, portfel portfel, jak to się mówi... Nie ma takiego powiedzenia, kolego. Jakbyś się za uczciwą robotę wziął, to byś ale się to jest uczciwa, ja chcę zrobić wystawę sztuki, no. Będzie tam twój obraz. Który? Piłka?
No właśnie, piłka jest problem, ponieważ tak się składa, że ktoś mi to zniszczył. To jest też swoją drogą, trzeba to zgłosić na policję chyba. Bo to ktoś mi zniszczył. Ja innego nie mam. Jest taki jeden, nie posiadam go niestety przy sobie, ale wymyśliłem nazwę i może ci nazwa rozjaśni. Jest to zdegustowany obraz Dave'a. Czyli jeszcze te moje głupie zdjęcia z tą twarzą, co jeszcze w ogóle od mojej siorki wziąłeś jeszcze, bo nie. Stary, będziesz między Mona Lizą, Hopie, a tą, damą z łasiczką. No nie, no ogólnie no nie ma szans, no jest za dużo, za dużo jest ostatnio budynków na Kidowicach. No jak nie ma szans? Nie może być kolejny. Panie burmistrzu, zapraszam na spacer w takim razie, musimy porozmawiać w plenerku w takim spacerek? Razie. Ale co plenerku ty mnie tu wyciągasz na spacerki? Oczywiście. Musimy porozmawiać. Żona mi ostatnio mówiła, żebym właśnie oddychał świeżym powietrzem, no to może coś tutaj, to jest się lepsze decyzje podejmuje na powietrzu. Dobrze, zapraszam za mną w takim razie, przejdziemy się koło tego banku, bo ja wytłumaczę moją wizję, bo moja wizja nie jest, wiesz, to nie jest wizja nie od parady, jak to się mówi, nie? Że tak się nie mówi. Czyli czyli już tutaj pewnie masz przygotowany jakiś wstępny planik na mnie. Ale ja powiem tak, oczywiście. Ja jestem nieugięty i mnie się nie da przekupić, żebyś o tym pamiętał. Dobrze, jak najbardziej, ja nie, gdzie przekupić, gdzie tam panie przekupywać, ja nie jestem z tych. Tu mam taką wizję, w tym miejscu robimy sobie taką ścieżkę, taką szerszą troszkę, ona się tak będzie rozszerzać. W tym miejscu idzie taka szeroka dróżka, jak tam przed sklepem z czapkami i tam jak jest taka fajna, ona jest, podoba się panu. Okej, sympatyczna, taka szeroka, fajna, może się pomieścić. Taka szeroka ścieżka idzie sobie tędy i tutaj w tym miejscu skręcamy sobie na lewo i tu widzę idealnie, jak się zaczyna galeria sztuki, w której będą, prawda, obrazy wszelkiego rodzaju, prawda, pięknie wyglądające, bardzo fajnie i tak dalej. Nie. Wykonałem pana? No jak nie? No nie, no mówię ci, za dużo, już bank postawiliście na jaką wielkość, no patrz jaki duży jest bank, no. No jest duży bank, tak? Proponuję pieniądz. No ale ja ci mówiłem, jaki ja mam stosunek do pieniądza. Ja już mam dużo pieniędzy, ja nie potrzebuję. Ale ja proponuję pieniędzy. Duży pieniądz. Ale ja nie potrzebuję, człowieku. Czy ja ci wyglądam na jakiegoś, kitcoinów. Nie wiem. I ty mówisz duży pieniądz, panie. To żeście za bank dali 1000, a za to chcesz dać 500? To jak stawki podnosisz, to bank zarabia lepiej, a Muzeum Sztuki może niekoniecznie tak dobrze zarabiać. Ja to chcę zrobić dla dobra wioski, żeby było po prostu... Tak, żeby to tu po prostu... dla dobra wioski, a dostałem ostatnio oskarżenia, że tam okradacie. Nie, to jest nieprawda. No nic tam nieprawda? Nie zostało okradzione. Co nieprawda? To miało być w biznesie dla wszystkich robione. Ale jest, na dole są sejfy, które są chronione i nikomu ja nic z tych sejfów... to dalej nie odzyskałem, jak żeście mi tam bukli. Jakich kitcoinów? No jakich kitcoinów? No takich kitcoinów, no wszystko widziałem. Ja nic nie przypominam, panie burmistrzu. No, nie, no, panie, dobrze, podnoszę. Podnoszę w takim razie kwotę. 1000 kitcoinów. No ale, słuchaj, ja ci coś mówiłem o pieniądzach, no. Kwota fajna, ale mnie nie przekona, no, po prostu, no. Na pewno? Na pewno. Nie ma takiej opcji. No a... 1200? Proszę nie odchodzić ode mnie. 1200. Ale jakie? Ale pieniądze tego nie zmienią, kolego. Dobrze, żaden pieniądz. Dobrze, zapraszam za mną jeszcze na momencik. Tylko sekundkę, tu ale zapraszam. Ale po co? No żeby... Nie, to, chodź, pójdzie. Chodź. Dobrze, wpuszczę pana tylnym wejściem. Zapraszam za mną w takim razie. Pójdziemy tylnym, żeby nie było... I co, 20 jest... kitcoinów za wejście? Nie, z tyłu normalnie tu nie trzeba płacić, jak się z tyłu wchodzi. Z tyłu tylko personel i pan wchodzi ze mną. Zapraszam tutaj do środka, ponieważ musimy się dostać tutaj w to miejsce. Uwaga. Tak się składa, że po dogłębnych dyskusjach z magikiem doszliśmy do wniosku, że możemy do tych 1200 kitcoinów dorzucić jeszcze taką otóż to stylową walizeczkę. Co pan na to powie? Do trzymania swoich cennych rzeczy. Z tej walizeczki już na pewno nic nie zniknie. Poczekaj. Wypuść mnie, ja muszę sobie ją zobaczyć. A i co, i pan ucieknie ze walizką, tak? Nie, masz moje słowo. Daj mi tą walizeczkę tak zobaczyć. Daj mi sekundę. Dobrze. Ale fajna. Ale walizeczka, ja nie mogę. Dobra. No fan. Fajna ta walizeczka, no fajna będzie ta walizeczka. Walizka. Nie wiem, czy pan widzi, jak stylowo wygląda, jak pan ją w ręce trzyma. Tak, dobrze wygląda. Tak? A jak tak stanę bokiem, tak? Ojejku, jak to wygląda, jejku. Tak, dobra jest. A kurczę, ty to umiesz sprzedawać takie produkty, no. Dobra, ile tam mówiłeś? No, 1000, nie? Jak 1000? 1200 była ostatnio. No dobrze, no to niech będzie 1200. No, ale z walizeczką czy bez? No z walizeczką, no dobrze, niech będzie z walizeczką, no tak, no ale klepnięte to mamy. I pamiętaj młody, to wszystko idzie na rozwój wioski. Oczywiście, ja przyjdę do pana tam, umowę tak jeszcze tylko pójdzie tam, pan przygotuje takie coś tam szybko, skrobne i tak dalej. A ja już się biorę do pracy, bo dobro Kidowic czekać nie może. A wiadomo, ja też idę te fundusze dobrze zainwestować. No i my się rozumiemy, dziękuję z panem, robienie interesu to czysta przyjemność, życzę miłego dnia. Wzajemnie, dziękuję, wzajemnie. Widzowie, widzicie to?
Ja to chyba znam troszkę. Ja wiem, co go jest w stanie przekonać. Więc w tym momencie, widzowie, mamy miejsce gotowe. Ja lecę po piasek, ponieważ to będzie dużo piasku będzie nam potrzebne. No i rozpoczynamy budowę naszego, prawda, cudownego muzeum. Tylko wiecie, co ja wam powiem? Ja już się zmęczyłem troszkę tymi tutaj dyskusjami z Dave'em. Jeszcze muszę tą umowę z nim dzisiaj ogarnąć. Dzisiaj już jest późno, więc ja już dzisiaj tego nie będę budować, ale wrócę do was jutro. Nie na jutrzejszym odcinku, tylko to jeszcze będzie na tym. Tylko ja po prostu muszę iść spać, bo już jestem zmęczony, jest późno i wrócę do was, jak już to muzeum będzie troszkę zbudowane, bo mi się ciężko buduje na odcinku, ja nie wiem, jak ja mam to komentować, wiecie, o co chodzi, to po prostu na tym się trzeba skupić, to trzeba wizji, tym bardziej, że tam będzie sztuka, a jak tam będzie sztuka, to i budynek musi być niezłą sztuką. Dobrze, widzowie, jestem dzień następny, dzisiaj pokażę wam, jak wygląda to muzeum, bo wczoraj siedziałem i budowałem i powiem wam szczerze, jestem zadowolony. Aczkolwiek wydaje mi się, że jeszcze to potrzebuje troszkę pracy, bo nie jest to jeszcze najlepszy budynek, nie wygląda on jeszcze tak, jakbym chciał, żeby on wyglądał ostatecznie, ale nad nim jeszcze będę sobie pracować, więc spokojnie będzie to wyglądało lepiej. No i tak samo jeszcze ścieżki nie zrobiłem, ale uwaga, stoi budynek, stoi nasze muzeum eleganckie, no po prostu wygląda ono pięknie, naprawdę, no mi się podoba niesłychanie. Uwaga, ja już was oprowadzam, wchodzimy do środka, tu mamy piękne roślinki, tu jest oczywiście rejestracja, gdzie można sobie kupić bilet, żeby wejść, tu będę musiał zrobić drzwiczki, które nas przepuszczą dalej. No i teraz tak, tu w środku, jak widzicie, jest totalnie pusto, bo jeszcze obrazów nie ma. Tutaj powstanie obraz jeden, tutaj powstanie obraz drugi, tam powstanie trzeci, czwarty, piąty, szósty. Tu jeszcze będzie masa innych obrazów i również mam pomysł, widzowie, bardzo fajny, o którym mogę wam już teraz powiedzieć, ale o nim powiem wam jeszcze później. Na tej ścianie powstanie taka jakby wystawa w obrazów waszych, więc w tym momencie możecie już pracować nad tym, żeby malować swoje obrazy, najlepiej w formie komputerowej, no i jak wam dam znać, a dam wam znać za niedługo, więc się szykujcie, będziecie mieli miejsce, na które będziecie mogli wysłać te obrazy i wasze obrazy będą mogły zawisnąć w muzeum na Kidowizach, więc pracujcie już, możecie już powoli rysować i mam nadzieję, że za niedługo taka możliwość się pojawi. No ale mam nadzieję, że muzeum wam się podoba, ta galeria sztuki będzie naprawdę cudowna, tak jak mówię, z zewnątrz ona wygląda jeszcze nie do końca tak, jak powinna wyglądać, myślę, że będzie troszkę więcej zieleni. Myślę, że może coś nad nią powstanie jeszcze jakiś taka, może jakiś pixel arcik związany właśnie z obrazami. Właśnie nie wiem jaki, jeszcze totalnie nie mam pomysłu, możecie dać pomysły w komentarzach. No ale moim zdaniem wygląda to już naprawdę całkiem fajnie i w środku naprawdę będzie bardzo, bardzo to przyzwoicie wyglądało. Ja nawet już mam zrobione takie, widzicie, takie miejsca na najcenniejsze obrazy. Tu, tu i właśnie tutaj też są takie miejsca. Więc to jest idealnie, a tak to ogólnie będą sobie stały takie proste obrazy. No i co? I tyle tak naprawdę. Nie mogę wam nic więcej pokazać na razie, bo jeszcze obrazów nie mogę tutaj, że tak powiem, ulokować. Potrzebujemy ich zdecydowanie więcej, więc będę potrzebować waszych obrazów, ale o tym dowiecie się w najbliższym czasie, na najbliższych odcinkach, spokojnie, a już możecie teraz je rysować i czekać, aż będzie ta informacja. Dobra, tyle, dzisiaj to wszystko, widzimy się na następnym odcinku, trzymajcie się, elo!